mógłby puścić tego Jokera, który z kolei pokrzyżowałby im ewentualnie szyki. A więc ciekawa sytuacja, bo trzeba jechać i do przodu, i czasami w bok, i czasami może nawet trochę patrzeć do tyłu, kto gdzie jedzie. Powtórka wyścigu 22 w trzyosobowym składzie: Nicky Pedersen, Max Tilger i Troy Bachelor. Nicky rozgląda, patrzy w prawo, chciałby tam mieć oczyszczoną sytuację. Straszy oczywiście Nicky Pedersen tym ruchem w prawo. Ale teraz jest już bardzo daleko z przodu. No i właśnie, to jest ten jeden punkt, który jest potrzebny do tego, żeby pojechał ewentualnie Joker, Troy Bachelor z problemami. Czy nie przejechał w ogóle? Zastanawiamy się dwoma kołami krawężnika. To tego dowiemy się pewnie dopiero po wyścigu, bo w związku tutaj ze świecącym właśnie z tej strony nad stadionem słońcem, tego nie byliśmy w stanie ocenić ze stuprocentową pewnością. Jedno jest pewne, że jeden punkt, trzy punkty wiezie Nicky Pedersen do mety, natomiast sensacyjne rozstrzygnięcie, bo aż dwa oczka przywiezie w tym wyścigu Max Tilger, bowiem Troy Bachelor już z pewnością go nie dogoni, a więc dorobek Niemców rozrasta się aż do 9 punktów, no i za chwilę będzie tutaj pachniało, Zbyszek, dwucyfrówką. Tak, no cóż, w tej chwili okaże się, czy Jason Crump mówił prawdę. Jeśli nie będzie Jokera, jeśli pojedzie w biegu 23 Rolly Schlein i oddadzą, że tak powiem, walkowerem tutaj zwycięstwo Duńczykom, Australijczycy, wtedy będę wierzył w to, że Jason Crump powiedział prawdę. Natomiast wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jest to naprawdę odpowiedni moment, aby z tego Jokera skorzystać. I no cóż, no jeszcze przed nami trzy biegi, które mogą nas trzymać w ogromnym napięciu. Dania z 45 punktami, przypomnę, Australia 39, a więc jest 6 punktów przewagi. W przypadku, jeśli Szwecja straci punkt do Danii, to również będzie mogła skorzystać z Jokera w biegu 24, a więc jeszcze wiele taktycznych rozwiązań przed nami, jak myślę. No i cóż, czekajmy, jak te zawody się będą nam rozwijały. No, będą się rozwijały. Zanosi nam się na to, że w trzech ostatnich wyścigach możemy mieć co najmniej tyle emocji, co w poprzednich 22. Tak, no to jest już tradycją, że tutaj w Wojens trzeba zabrać ze sobą parasolkę i trzeba mieć silne nerwy, ponieważ emocji tutaj jest zawsze bardzo wiele.